Montaregan Żelwita, 13 listopada 2021. I powiem Państwu, jak tu sobie pewne rzeczy przeglądam na internecie. To powiem Państwu, że tutaj mi dużo rzeczy pominęło, bo tutaj mam taką książkę adresową, gdzie byłem zalogowany. Druga książka była w takim białym zeszycie i go szukam, nie mogę go zlokalizować. Wygląda na to, że prawdopodobnie zabrała go pani Beata. Mam nadzieję, że nie, bo tam są wrażliwe dane. I teraz tu wchodziłem na swój kanał, taki inny mail, bo założyłem jeszcze jedno konto. I też widzę, że ktoś się pod nie podpiął. I teraz się okazuje, że panna Beatka, bo to już panna jest, to już nie jest mężatka, to jest panna. O, przepraszam, nie zabrała. Nie, jest drugi. To całe szczęście. Tylko skąd ktoś... skąd ktoś zna mojego drugiego maila? Andrea Zgon, @gmail.com. Kto skąd zna? Bo ten pierwszy to był od YouTube'a, tam filozof coś tego. Dobra. Ale skąd na drugi? Z niego na YouTube nie wchodziłem. Skąd go zna? Chyba żarty się, proszę Państwa, skończyły. Z tego względu, że dzwoniłem w tej chwili do drugiego pełnomocnika. Kurwa mać. Dzwoniłem również do kolegi, nie do kolegi. Dzwoniłem również do wuja takiego tam, no nie całkiem to wuja, był emerytowany dowódca Wojsk Ochrony Pogranicza, żeby polecił mi jakiegoś dobrego cyber specjalistę. Ma to jutro przyjechać i przejrzy te laptopy i ten stary komputer na górze i może się wreszcie z tym zrobi porządek. Powoli, powoli. Ja nie lubię takich zagrań. Nie lubię, po prostu, no myślałem, że to jest coś logicznego. Wyszło na to, że ja tu filozof wszystko wymyślałem, tak? To się... Dużo rzeczy może okazać innych. A wiecie Państwo, to już jest takie, troszeczkę podchodzi to pod szpiegostwo, bo... Filozof był w takim tam wojsku, sobie w 86 roku, w 87 miał wypadek. Musiał podpisać gleć, że o wszystkim zapomni i nie będzie wołał odszkodowania. Podpisał. Później w 94 się zmieniła ustawa, że można było wyskoczyć po odszkodowaniu. To Andrzej napisał list. List wrócił. Nie ma takiej kompanii. Kompania przepadła.
Przepadł. Tak, właśnie, przepadła, tylko że filozof nie przepadnie, bo cały czas jest w wojsku, chociaż jest przeniesiony do rezerwy, przypuśćmy. Ale w razie konfliktu taki filozof będzie potrzebny. Dlatego mówiłem tam w którymś filmie, że granaty zostały wykopane. Tam je teraz w tej chwili plakuję, żeby ładnie wyglądały, bo się troszeczkę zakurzyły w tej bańce. Plakuję, później muszę je posmarować tawotem. O, tawot mam od Wojtka. Posmaruję je tawotem, żeby jak się komuś rzuci, żeby nie mógł tego odrzucić, bo będzie za śliskie, nie? Także filozof się robi powoli śliski. Gontarek Andrzej pozdrawia. Ze stwórcą na razie. Ze stwórcą. Bo to stwórca mnie uchronił przed tym, co tu mam na tym. Bo gdyby mi nie podpowiedział, co mam zrobić, to pewno bym był cały taki w takich strupach. I pewnie o to chodziło. Żeby skóra schodziła. Tak jak z ręki tu schodzi. Nie widać, kurwa. O, tak jak schodzi tu. Widzisz? Mropiejącą braną był. Ale widzicie, proszę Państwa, stwórca na to nie pozwolił. I Gontarek Andrzej jeszcze raz pozdrawia ze stwórcą. Bo stwórca, jego wiedza jest najważniejszy. Na razie.